Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy sobie przepyszną, soczystą, delikatną i kruchą szynkę. Spójrzcie tylko na to, jak ona wygląda. To jest naprawdę coś niesamowitego. I taką szynkę możemy zrobić. Jest to bardzo łatwy przepis. A teraz pokażę Wam jak. Moi drodzy, mam tutaj szynki. Te szynki muszę obrobić. Są to szynki oczywiście z jednej połówki świni. Świnia miała 110 kg, moi drodzy, cała. No i tyle szynek dostałem z jednej oto połówki. To jest cała połówka. I teraz co musimy zrobić? Musimy sobie to wszystko obrobić. Widzicie jakieś tutaj niedoskonałości, które ma ta szynka? Wszystko, tak? Trzeba ściągnąć, ale nie wyrzucamy tego, nie martwcie się. Nie musicie się o nic martwić, bo te oto wszystkie niedoskonałości będą wykorzystane później do kiełbasy. Więc ja muszę sobie ładnie taką szynkę uformować, odkroić, ściągnąć wszystkie ścięgna. No i stąd ta kiełbasa później się bierze. Zostawcie mnie na chwilę, ja sobie to teraz uformuję. Ładnie sobie taką szynkę wytnę. I będziemy działać dalej. Przejdziemy do peklowania. Szynki mam już podzielone. Z pół świni wyszło mi ładnych szynek. 6 kg, 600 gramów. Oczywiście reszta tych wszystkich skrawków została przeznaczona na kiełbasę. Możecie wejść na inny mój film i tam zobaczycie, jak taka kiełbasa jest przyrządzana. I teraz tak, robimy to na soli peklującej i na soli zwykłej, kamiennej, niejodowanej. Na samym początku będziemy to peklować sobie na sucho, więc dodajemy tutaj taką sól niejodowaną. Później do tego dodajemy sól peklową. I moi drodzy, uwaga, wszystkie składniki znajdziecie w opisie pod filmem, więc wchodźcie i oglądajcie. Do tego mamy biały pieprz. Co jeszcze dodajemy? Jałowiec. O tak. Pamiętajcie, żeby to było zmiażdżone, bo wtedy ma lepszy smak i oddaje szybciej ten cały aromat. Ponadto dodaję kolendrę. No i oczywiście cukier. W lato cukru nie dodajemy. I teraz mieszamy sobie to wszystko. Robimy sobie taką fajną mieszankę. I tą mieszanką nacieramy wszystkie moje szynki. Z każdej strony. Spójrzcie, jeżeli ona ma tutaj jakieś takie kawałki mięsa, tego kawałka mięsa w ogóle tutaj nie powinno być, zacznijmy od tego, więc muszę sobie go odciąć. Ale jeżeli jest jakieś wgłębienie, to pamiętajcie, żeby tam w szczególności bardzo dobrze takie mięso nasolić, taką szynkę nasolić. Dobra, to mamy, odkładamy, no i marynujemy całą resztę. Moi drodzy, szynki są już obtoczone i teraz tak, wkładamy je tutaj, hop. Do jakiegoś pojemnika, ale spokojnie, nie będziemy ich długo peklować na sucho. Jutro zalejemy je wodą i stworzymy sobie solankę i one po prostu muszą przejść tymi smakami, więc zostawiamy je w lodówce na 24 godziny. Nawet ich nie musimy obracać, bo jutro będziemy je zalewać. Szynki puściły wodę, naprawdę zobaczcie, dość sporo tej wody tutaj puściły. I właśnie ta woda będzie podstawą tej marynaty. Więc w tym momencie, co ja robię? Biorę sobie wodę, mam tutaj 2 litry i dodaję do tego 160 gramów soli peklowej. Robię 8% solankę. Hop, i to wszystko muszę dokładnie wymieszać. Jeżeli potrzebujecie zrobić więcej tej solanki, nie wiem, 20 litrów, to dodajecie 1,6 kg soli wtedy i macie 8% solankę, prawda? Jeżeli potrzebujecie z 10 litrów zrobić solankę, to dodajecie ile? 800 gramów. I wtedy macie 8% solankę. Nieważne ile soli tutaj nawalicie, ile wody tutaj będzie, ważne jest stężenie soli w całości. Więc teraz tak, moi drodzy, mieszamy to i wyciągamy sobie szynkę. Gdzie mamy tutaj jakiś? O, tutaj jest deska. Mam naprawdę dużo roboty, bo ja wędzę w tym roku kiełbasy, 2 sztuki, do tego jedną żywiecką, jedną pradziada, do tego szynki, boczki i przeróżne inne wynalazki. O, i szczykawka jest zepsuta. Nie ma tego, ale spokojnie. Piotruś się nie boi, bo Piotruś ma nowe wynalazki. Ja tutaj mam taką całą szafeczkę
Jakbyście kiedyś byli u mnie, to wam pokażę całą szafeczkę właśnie z tymi wynalazkami. I o, wystarczy zaaplikować i jest. Dobrze, więc spójrzmy. Działa, działa. Wodę mi nabierze? Nabierze. I teraz tak, bierzemy sobie taką strzykawę, tylko i wyłącznie po to, żeby nie mieć tego efektu szarego oczka w środku, i peklujemy w ten oto właśnie sposób. Wbijamy do środka tej szynki, hop, tak, średnio tak co 2-3 cm wbijamy i uzupełniamy tą solanką. Ta solanka sprawi, że te szynki będą bardziej soczyste. To jest jedna rzecz. Ponadto dobrze nam się zapeklują, ale nie będzie tego więcej. No nie, to nie o to chodzi. Nabijamy gdzieś około 10%. I tu po bokach też właśnie zrobię coś takiego. Hop. Pierwsza szyneczka jest już gotowa. O, widzicie jak poleciało? Musicie uważać. Mam tutaj pojemnik. Nie będziemy go reklamować. I moi drodzy, przekładam to wszystko do pojemnika i tak układam sobie szyneczkę po szyneczce. Oczywiście ten pojemnik jest przystosowany do kontaktu z żywnością. Ja teraz nabijam to wszystko, tylko uwaga, nie wylewamy tej wody, która tutaj jest. To jest podstawa naszej marynaty. Ja tylko chcę sobie dopeklować moje szynki. Moi drodzy, szynki są już gotowe, zapeklowane, są dość ciasno ustawione tutaj. Pamiętajcie, żeby pozbyć się tego powietrza i przycisnąć je czymś. I teraz tak, to jest moja baza. Tu jest cały smak, tu są przyprawy i tutaj są soki, które pozostały z tej szynki, prawda? Więc zostawiamy to, tego nie wyrzucamy. No chyba, że coś nam zaśmierdło, ale jeżeli nam zaśmierdło tak szybko w lodówce, to wszystko jest do wywalenia. I teraz zalewam to wodą, tą całą solanką. Pięknie. Wszystko jest przykryte, jeszcze tylko dobiję. Poczekam jeszcze chwilę, niech to sobie tutaj posiedzi. Dlaczego? Bo tutaj mogą być ukryte kawałki, bąbelki powietrza. I te bąbelki powietrza po prostu gdzieś mogą się ukrywać. Więc warto też tak potrząść tym wszystkim. Hop. O, i widzicie? Już nie ma tyle wody. Musimy chyba dorobić solanki. Nie. Czy jak to dobrze wcisnę, to będzie. Będzie. Będzie, będzie. Nic nie może wystawać ponad lustro wody i peklujemy te szynki około 4 dni. Moi drodzy, moje szynki są już zapeklowane. Ja sobie je wyciągnąłem tylko i wyłącznie po to, żeby już wstępnie zacząć je obsuszać. I teraz będziemy je nadziewać na siatkę. Jest to bardzo prosta czynność. Bierzemy sobie, hop, sznurek i ja tutaj... Oczywiście mam siatkę 15-centymetrową, ale mam takie proste urządzenie do nakładania tych szynek, które mi ułatwi całą sprawę. Jest to fajna rzecz, bo można ją, nie chcę tutaj reklamować, ale można to przytwierdzić do naszego blatu, tak jak maszynkę do mielenia mięsa czy coś. I w ten oto właśnie sposób takie szynki teraz przechodzą. Ściągnijmy sobie te liście laurowe, jakieś takie... Inne rzeczy, które tutaj są. Szynki są fajne. I teraz przeciskam tą szynkę w ten oto właśnie sposób. Dziękuję. Szynka już wyszła. I teraz wiążę na samym końcu tak samo. Hop, zanim to wszystko obetnę. I tak robię z każdą szynką. Ale pokażę wam, jak to wygląda, żeby nie było. Bo to wszystko musi się tutaj odbywać. Dlaczego nie nadziałem całego tego... Na moją nadziewarkę? No odpowiedź jest bardzo i to bardzo prosta. Po prostu to, jak mamy za dużo siatki, to ona nam schodzi. To jest minus tego wszystkiego. Moi drodzy, szynka jest już gotowa. I teraz w ten oto właśnie sposób zawieszamy. I pamiętajcie, żeby taką szynkę dobrze wysuszyć przed wędzeniem. Ja teraz wszystkie szynki tak sobie popakuję. Włożę je, hop. Proszę Państwa, tutaj. Niech one się obsuszą. Tak. I ja mam tutaj taki fajny, sprytny wynalazek, bo wziąłem sobie wentylator i ten wentylator po prostu rozprowadza powietrze i w tym momencie suszy moje wyroby, suszy moje wędliny. Ja się zabieram za siatkowanie, a potem będziemy wędzić. Moi drodzy, szynki są już gotowe i teraz musimy je wysuszyć. Ja wiem, że...
podczas robienia domowych wyrobów jest bardzo dużo pracy. I wszyscy mówią, a dobre to będzie, one są suche, przecież nie ciekną tutaj nic. Nie, dajmy im czas. Tyle, ile one potrzebują. Musimy je naprawdę wysuszyć. One muszą być naprawdę bardzo suche w dotyku, jak je będziemy dotykać. Więc niech one sobie odpoczną, niech one posiedzą. Jeżeli chcecie przyspieszyć ten proces, to latajcie z wentylatorem. Nie ma z tym żadnego problemu. Ale naprawdę, przed włożeniem do wędzarni upewnijcie się, że to jest suche. Szynki są już gotowe do wędzenia. Wędzarnia jest nagrzana. Moi drodzy, wędzimy w temperaturze 50 stopni przez około 2 godziny. Muszę sobie to tylko ustawić tutaj. Mam tutaj już baleron, mam tutaj schab. To wszystko czeka, ale tylko tak, muszę to poustawiać tak, żeby się nie stykało jedno z drugim. To wszystko czeka na to, żeby być uwędzone. Tak, te wszystkie szyneczki będą się tutaj wędzić przez około 2 godziny. 2-3 godziny wystarczy im, żeby się uwędzić. Spokojna głowa. Na pewno damy radę. Zobaczycie. Hop. I co? Na jakim drewnie wędzę? To zaraz sobie wrzucę. Tak jak w tym roku odkryłem fantastyczną metodę i wędzę na początek na drewnie olchowym, a potem dodaję śliwki. I po 2-3 godzinach mam fantastyczny kolor szynek. One nie są przewędzone, one nie są... No, mają naprawdę piękny kolor i świetny smak. Okopcone. Tak, nie są okopcone. Nie są okopcone, bo jest sucho i wszystko jest wysuszone bardzo dobrze, ale to inna sprawa na inną historię. Moi drodzy, szynki są już gotowe i nie wędziłem ich przez 3 godziny. Oj nie! Myślałem, że o, 2-3 godzinki i będzie spoko. Ale żeby uzyskać taki fajny efekt, takiej pięknej szynki, musiałem niestety poświęcić dużo więcej czasu i wędziłem je przez 7 godzin, moi drodzy, 7 godzin wędziły się te szynki, ale warto było czekać, bo naprawdę zapach jest niesamowity. W tym momencie mam tutaj duży garnek z wodą i będziemy je oczywiście parzyć. Parzymy do momentu, aż one uzyskają 68 stopni, więc wrzucam je i parzę. Niech one sobie tutaj posiedzą, ale wyglądają naprawdę rewelacyjnie. O. Ta śliwka daje dużo. Śliwa naprawdę tak pięknie barwi te wyroby, że jest to coś niesamowitego. Tak, wrzucamy. Ile to może zająć? No, ja nie mam dużych szynek, więc w moim wypadku będzie to mniej więcej 45 minut. A tej szynki nie wrzucam, bo to nie jest szynka, to jest baleron. Więc teraz czekam, wbijam w najgrubsze miejsce szynki. Termometr, hop, sprawdzam temperaturę wewnątrz produktu i jak uzyska 68 stopni, to od razu wyciągam i oczywiście te szynki musimy sobie schłodzić. Wrzucam je do zimnej wody lodowatej, tutaj do zlewu, zlew jest przygotowany, czeka aż temperatura chwyci. No, na termometrze widzę, że jest 47 stopni, więc do 68 nie jest daleko. Szynki są już ostudzone oraz zostały bardzo dobrze przewietrzone. One muszą zawsze obeschnąć trochę. Teraz sobie spróbujemy takiej szyneczki. Jest ich dużo, ale wyglądają naprawdę znakomicie. Teraz tylko musimy ściągnąć siatkę i ja zobaczę, jak wygląda w przekroju. I też zacznę sobie tą szynkę, moi drodzy, kroić tutaj. Widzicie? Na siatce nie zostało żadne mięso, to znaczy, że była dobrze sparzona. I teraz uwaga. Kroimy szyneczkę. Spójrzcie na to. Tak wygląda ta szynka. No przepięknie. Bardzo ładnie jest zapeklowana. Widać tutaj akurat jeszcze te dziurki od tej strzykawki. Spróbujemy sobie, ukroję plasterek. No to jest taki hojny plasterek, bym powiedział. Ale zjem tylko pół. Szynka pierwsza klasa. Naprawdę. Mistrzostwo. Bardzo dobrze uwędzona. Bardzo dobrze zapeklowana. Bardzo dobrze sparzona. I nawet
mimo tego, i bardzo dobrze też ściśnięta, super są te w ogóle siatki. Będziemy kupować tylko te siatki, bo zobacz, jak to zostało pięknie zrobione. Ona jest przepiękna, soczysta. Tutaj te żyłki, które są, no szynka też czasami bywa żylasta, one nie są twarde. I to jest najfajniejsze. Naprawdę szynka jest pierwsza klasa. Delikatna, krucha, rozpływa się w ustach. Przygotujcie sobie coś takiego w domu, a ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia.